O co właściwie toczymy walkę z duchami nieczystymi? Mówiąc najprościej, o modlitwę wewnętrzną, o modlitwę głęboko duchową. O to, żebyśmy mogli się zanurzyć w duchowości. To jest dla demonów najbardziej wstrętne. Jeżeli modlimy się tylko powierzchownie, to oni nawet nam zbytnio w tym nie przeszkadzają. Ale jeżeli widzą, że zbliżamy się do modlitwy wewnętrznej, do modlitwy głęboko duchowej, na tym im bardzo zależy, bo to im po prostu bardzo przeszkadza. Jeżeli o coś z nami walczą, to o to, żebyśmy nie doszli do modlitwy głęboko duchowej, żebyśmy nie doszli do modlitwy wewnętrznej.